Hello na kanale w kolejnym vlogmasie. Wiecie co? Przyszłam zobaczyć, co się dzieje z moją donicą, bo wszystko tak zostawiam, jak tam jako tako rosło, ale stwierdziłam, że to tak okropnie już wygląda, że naprawdę chyba trzeba to wywalić. Chyba tą lawendę też, nie wiem, niby można ją okryć i ona da radę, ale chyba ją po prostu przesadzę do doniczki, gdzieś ją skitram. Zobaczymy. Bluszcz, z tego co przeczytałam przed chwilą, on może tutaj na dworzu zostać i nic mu nie będzie. Zobaczymy. Ale ta cała reszta out i wyjdziesz mam pustą donicę. Tak jak miałam piękne kwiaty, tak teraz będę miała tutaj normalnie wszystko wykarczowane. No nic, biorę się za robotę. No jeszcze wam pokażę, jak to w ogóle to wygląda. To popadało. Ale się nie dziwię, bo już zimno, widzicie, śnieg jakiś tam jest. A i tak jakieś kwiatki jeszcze się uchowały. No to jest takie jakieś rozciapciane, to padło, to jest to z IKEA, co miałam. Tu była pelargonia i to czerwone, co ostatnio mówiłam, że w plantaży rośnie cały rok. Mięta kaput. To muszę koci miętkę i lawendę przesadzić, a to zostawię. Reszta wszystko idzie out. No nie, za dużo, toż to nie wejdzie teraz. Ja jestem taka ogrodniczka, że szok. Ja nie wiem w ogóle, czy to już nie padło. Dobra. Jeden jest. No zobaczę, bo to nie wygląda zbyt tak, jakby coś takiego jeszcze miało być. Czarne tak jakieś. Ja może to przytnę w ogóle na łyso. Skoro i tak 95% moich kwiatów padło. A jeżeli ten jeszcze padnie, to trudno. Dobra, to ja może nie muszę tego przesadzać w ogóle w takie donice, bo to widzę, jak przytnę, to tu nic tak tego nie ma. Ja to wszystko upchnę do jednej donicy, myślę. Przycinamy kolejnego. Ta była na pewno w lepszym stanie niż ta poprzednia. Jezu, ile to ma w ogóle, ile to ma w ogóle tych korzeni, what? Może to jest jak past, jak mięta. To już babcia zasuwa, nie wiem, czy ją będziecie widzieć. Ja wymówki, że nie biegam, bo śliski asfalt, a babcia ciśnie w kolcach na butach. Powiem szczerze, że chyba wyrzucę to. Kurde, połowę tych korzeni. Co, to nie są najwyżej na styk? No nie wiem. Pewnie to musi mieć światło, więc może zostawię na balkonie. Ta ziemia taka wypłowiała. Ja nie dziwię, że, nie dziwię się, że to padło. Dobra. Kwiatek jak marzenie. Dobra. W lawendzie mam trochę więcej nadziei. One już były tyle razy przesadzane, że ja tylko łopatą delikatnie zrobię i to wszystko wychodzi. Lawenda właśnie. Nie chcę, żeby było tak dużo piachu, bo przecież to wszystko wodą cała wyleci, jak podleję. Następny. No, a teraz bierzemy się tutaj za obrywanie tych krzaczorów. Ale mięta już nie żyje, ale pachnie ładnie. Tyle zostało z mojej pelargonii. Cztery bory wyszły. Jeszcze będę musiała przepakować zielone, bo mi nie starczyło. Skończyła mi się rolka w domu. No i tyle zostało z mojego rajskiego ogrodu. I te dwa kwiaty w doniczce podlamy, bo nie wiem, czy się w zimę podlawa kwiaty. Takie chyba tak. Takie miały suchą ziemię, że może dlatego aż tak bardzo padły. Tego trochę też podlałam. No i muszę umyć podłogę, bo oczywiście położyłam je tutaj, te dwie donice w kącik. I tu sobie pomyślałam, że je podleję, ale ta ziemia tak, taka jest powiała, że ta woda górą zaczęła lecieć. No i mam mopowanie. Dobra, sukces. Idę do domku się ugrzać. Jedziemy właśnie po choinkę. W tym roku miało jej nie być, bo w sumie nas nie ma. Ale ja nalegałam, żeby był chociaż taki jakiś klimat świąt, więc choinka musi być. I chyba nie będziemy kupować takie jak w tamtym roku, że aż pod sam sufit. Tylko taką niższą, żeby po prostu była. Bo jednak lampki na choince, no bez choinki nie czuć tego takiego grudnia. Ja chcę mieć tu ładnie choineczkę w rogu. A trapy pod spodem, więc biorę Daniela i jedziemy po choinę. Chyba nie będziemy brać przyczepki, myślę, że wciśniemy jakoś na Nissana.
Tu już widać, pan choinkę kupił. I my coś takiego raczej większej nie. Ona ma około 150-160 cm. Mam taką malutką. Inaczej sobie wyobrażałam choinkę, która ma od 110 do 150 cm. Ale wychodzi na to, że ona ma, bo ten czubek jest dosyć wysoki. Ale ona miała tak wyglądać. Nie tak. Takiego śmiesznego Mikołaja. Znaleźliśmy taki zestaw, wezmę mamie kupioną, ma taką wioskę, na pewno gdzieś to upcha. A niech się cieszy. Co za dziwaczne bombki, jak świnka skarbonka w różnych kolorach. Czy załamana jest? Nie spodziewałam się, że choinka 150 cm to będzie taki mały liliput z wystającym kikutem na 40 cm. Czyżby marzenia o mojej choince miały się rozpłynąć? Pokażę wam tą choinkę, która myślałam, że będzie idealna, bo by 150-160 cm, perfekto. No zobaczcie, o co tu chodzi. Co to ma być? To 40 cm, a to 50, no. To jest skandal. Nie wiem. Chyba nie będę miała choinki jak w takim układzie. To nie tak miało wyglądać. Damy jeszcze szansę, bo może ona nie ma, ale jak ja mam 1,60 m, no to jestem prawie jak ona. Może akurat taka felerna trafiła, która jest niby mała, a niby duża. Zobaczymy. O te tutaj, co my tu mamy? One są niekujące, czyli kaukaska. 130-150. O, no to taka już lepsza. Trochę więcej się tu dzieje, a nie, że badyl odtąd bez żadnych tych. Daniel poszedł gdzieś tam w siną dal. Edelgren to jest jako kaukaska chyba, z tego co kojarzę. Też już powiem wam, nie mam pojęcia. Rok temu kupiliśmy chyba z taką, nie? Musieliśmy przecinać czubeczek jeszcze. Nie wiem, jedziemy na stację benzynową zobaczyć cenę, bo też nie chcę wydawać milionów, o tym ja tu prawie nie będzie na święta. Jestem zawiedziony. Tam plantaszyn, a tu obzbyk. I jaka różnica w cenie? Dwumetrowa choina, poniżej 2 metrów, 300 koron zamiast 600. Dobra, to jutro tu podjedziemy, bo widzę, że można było samemu wziąć. A, dobra, to nie jest, że... Nie wiem, czy to dzisiaj, czy to od 7 do 11, pewnie dzisiaj to było. I po prostu zawieźć do sklepu i tam oddać ten kwitering, żeby zapłacić. Myślę, że są ok. Nie kłują. Dobra, wparujemy tu jutro. Daniel już ma dość. Dobra, czas chować te wszystkie głupoty. Myślę, że szyszki jeszcze się przydadzą. Co tam robił długopis? Oczywiście trzeba wyjąć wszystkie baterie, żeby się nic nie rozlało i już gdzieś wpadło. Co mi tu już rozlałam świeczkę w tym wosku? Muszę to wyczyścić z tego wosku. O, no Wielkanoc, ale dalej przecież zamiast wynieść to na strych. Będę musiała to wynieść na strych. Świeczek, które rzeszą. Proszę, cały kosz różnych świeczek. Znalazłam taki jakby biały obrus. Może by się nadał tutaj, tylko na pewno muszę go wyprasować. To jest tragedia. Thank you.
Jezu, się ozdabiam już normalnie, z trzecią godzinę słońce zaszło praktycznie, a dalej jestem w polu. Dzisiaj jest fish and chips. W końcu okazja podlać kwiaty, które już zapomniały, co to jest za woda. Masakra, cały dzień na tym zleciał. A chcę powiedzieć, że nie ma przecież choinki, więc połowa tych osób zostaje. No bo bombki, lampki i tak dalej. Na dworzu tak samo dzisiaj już raczej nic nie zrobimy. Poczekam chyba najpierw z choinką. Właśnie zrobię choinkę, rozlokujemy tam lampki, zobaczę ile zostanie, żeby ozdobić balkon. Na razie zrobiłam jeszcze selekcję. Tu jakieś tam rzeczy, które idą do mamy, rzeczy, których nie potrzebuję, które właśnie może oddam na jakiś gizboard czy coś. A tu właśnie jeszcze inne graty dalej porozwalane, które się przydadzą na choinkę i tak jak wspomniałam wcześniej, na dwór. W dzisiejszym vlogmasie to by było na tyle. Mieszkanie jest przyozdobione, teraz czekamy na choinkę, aby przyzdobić ją bombkami, łańcuchami i tak dalej oraz przyzdobianie balkonu, no bo już najwyższa pora, aby to zrobić, bo zaraz będziemy ostatni na całym osiedlu. Tak więc dzięki za oglądanie i do następnego vlogmasa. Pa, pa!